Siema, kolejny dzień. Dzisiaj późno ruszam, bo dopiero o 11 godzinie. Padało z rana, także przyczekałem ten czas i jestem. Dzisiaj plan prosty, trzeba ogarnąć gąsiora. To jest gąsior. Standardowo najgorsze będzie wrzucenie na dach, ale pomału dam radę. Idę szykować narzędzia. Podstawię wszystko, co mi potrzebne, łaty, szpilki, których jeszcze nie wbiłem. I działamy pomalutko. Mam nadzieję, że bez problemu się uda. Zakładam jakieś 4 godzinki roboty. Rozgrzewka za mną. Gąsiory na rusztowaniu. Wprawdzie od razu nie będą mi potrzebne, ale wolałem mieć już je wrzucone, że później z tym się nie bujać. A teraz trzeba by wbić szpilki w krokwie i osadzić łatę. Także to w pierwszej kolejności będę robił. Idę po żyłeczkę. No i pokażę wam, jak ja to robię. Nie wiem, jak to będzie szło, bo u mnie krokwie są na przekładkę i bardzo prawdopodobne, że jak będę bił te szpilki, to będę trafiał właśnie w tą przestrzeń między nimi. Ale one są dość długie, więc myślę, że jeżeli dużo wejdzie, to raczej będzie się jakoś trzymało. To już coś idzie. Nie za głęboko, bo jak wbijecie za głęboko, to potem już tego nie wyciągniecie. To już tutaj będzie problem. No i co? Przydałaby się dachóweczka do tego, żeby sprawdzić, na jaką głębokość bić. Wziąłem jedną paczkę gąsiora. Fajnie, że jest w paczkach, bo dużo prościej jest go wrzucić na dach. No i łatwiej z nim się chodzi. Generalnie to wygląda tak. Gąsior leży na dachówkach tutaj. On tu się zapiera, na garbach leży sobie. O cholera. Jeszcze troszkę muszę bić. Z kamerą średnio widzę cokolwiek. No ale postaram się coś tam zobaczyć. Zaraz położę się może. Nie taka prosta sprawa. Na 5 cm, bo na sztorc to będzie szło łata. Z tego co kojarzę, zaraz zerknę jeszcze. Tak, 5 do góry łata. Ale to zamiast tak się szczypać, ja zaraz zrobię coś w ten sposób. Gdzie on nam jest? Tu jesteś. O. I ja już mam 4 cm, 4,5. I w sumie tak zostawię. Bo dobić zawsze mogę, nie? Tak zostawię go. No i na drugim końcu to samo przynajmniej spróbuję przebić. I żyłkę rozciągnę między nimi. Całą resztę przybiję do żyłki. No i tak to wygląda, taka to robota. Potem jak już będę miał je przybite, zresztą zobaczycie. Położę na nich, skręcę do nich łaty. A potem będę chodził od każdego, od jednego do drugiego. Będę je dobijał, tak żeby gąsior leżał na dachówce i tyle. Z tamtej strony to praktycznie się zapiera. Z tej tutaj dziura to ogromna jest i tak chyba będzie musiało być. Ale nic na to nie poradzę raczej. Dobra. Na końcu jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda. Może na końcu jeszcze dobiję troszkę. Z pół centymetra, tak jak tam. No i tutaj trochę trzeba będzie się pewnie opuścić tak do środka dachu mniej więcej, a potem już będzie linia szła, więc tak będzie mogło już zostać chyba. Zaraz zobaczymy. No
że tam wytnę. No i co? No nie, no tutaj jeszcze można by dobić śmiało. Z tego co ja tutaj widzę. Centymetr tu dobiję i tak zostawiam już. Godzina roboty zajdzie na tym. To się wydaje, że tak hop-siup i zrobione. Godzina tu, godzina tam i nagle cały dzień skończony. Ja tu niechętnie bym kleił na wysokości tych otworów, ale nie chciałbym, żeby było widać tę taśmę, więc ją będę kleił po samym szczycie chyba, no bo co? Co mi zostaje? Jakie tutaj podejrzmy? Coś tylko tego. O, fajna taśma do klejenia, dobra. Ja tu mam taki sposób, że zawsze tu odwrotną częścią młotka sobie dociskam ładnie, żeby się przykleiło ładnie, przyłapało wszystko. Taśma na szczycie wyklejona. Myślałem, że mi zejdzie dużo szybciej i przede wszystkim, że będzie to lżejsza robota. Ale jednak dało to trochę w kość. Trochę się zmęczyłem, bo jednak trzeba było się naskakać. A najgorzej, że robota na kolanach. Ale już jest. Także spoko. Teraz lecę, wrzucę już gąsiory na dach. Pójdę po blaszki. Nabiorę wkrętów i modlę się, żeby piątki wystarczyły, bo nie chcę jechać do sklepu po inne wkręty. No i jeszcze muszę rozmierzyć sobie rozbicie tych gąsiorów, bo one są regulowane. Ja nie wiem, czy centymetr, czy 2 centymetry rozciągnąć się je da. Trzeba to sobie wyliczyć tak, aby cięcia nie było. Będzie najprościej. Także mam nadzieję, że bez problemów uda się to policzyć, bez błędów. I będziemy jechać dalej z tematem. Myślę, że uda się dzisiaj wymęczyć, chyba że pogoda się popieprzy, ale wygląda na to, że chyba przetrzyma i nie będzie deszczu. Dobra, ja to już sobie wymierzyłem na szybkości, bo mało miejsca na kamerze mam, więc nie chciałem się bawić z nagrywaniem tego wszystkiego. Generalnie to będę na rozciągnięciu robił całego gąsiora, czyli biorę blaszkę. Trochę muszę odgiąć. Na szczęście piątki wkręty są wystarczające. No i ja w ten sposób będę ją wadził. Zaraz. Już sobie poukładałem gąsiory na szczycie, żeby było prościej i szybciej. W miarę w ten sposób. Tu sobie doginam. Tam jakoś tak dziwnie to wygląda. Tu najwyżej zaraz poprawię, ułożę kilka sztuk. Najwyżej przekręcę jeszcze raz je. Zobaczę, jak to wygląda, jak kilka sztuk ułożę. Jak będę rozciągał, to powinno się udać bez cięcia gotówki. I co drugiego gąsiora przełapuję na 2 wkręty.
magicznie wyglądają te krańcowe gąsiory. Nie wiem, co autor miał na myśli. Naprawdę, nie wiem, czy to zostanie tak, czy nie, bo ciężko mi ocenić. Jeden pomysł mam, jak to poprawić, ale to też niekoniecznie musi się udać. A może będę walczył z tym, zobaczę. Muszę się przespać naprawdę, bo na chwilę obecną mi się to nie podoba, ale być może da się z tym żyć po prostu i to zostawić, żeby było jak jest. W sumie jestem zadowolony z tego, jak wyszedł gąsior. Jest o ten centymetr za wysoko, ale to jest do przetrawienia, także zostaje jak jest, a te krańcowe to są do przemyślenia. A teraz zapowiadają niestety gorszą pogodę. Nie wiem, czy jutro uda się przyjechać na budowę, zobaczymy. Ale jeżeli nie, no to najwyżej trochę się odpocznie, pomontuję to, co mam do pomontowania i będziemy jechać dalej z tematem. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma czego się wstydzić, jest ok. Do następnego.